Kierownika Muzeum imienia Anny Jarosławowej Waszkiewicz w Stawisku. Chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na wystawę pierwszych polskich kolorowych fotografii wykonanych w technice autochromu, jednej z pierwszych technik fotografii barwnej. Zdjęcia zostały wykonane przez Stanisława Wilhelma Lilpopa, ojca Anny Iwaszkiewiczowej, fundatora domu w Stawisku, obecnie Muzeum imienia Iwaszkiewiczów, jednego z założycieli Podkowy Leśnej, więc osoby bardzo zasłużonej dla okolic Podkowy, Brwinowa. Zasłużonej również dla historii polskiej fotografii, bo Lilpop jako pierwszy w Polsce fotografował przy pomocy techniki autochromu. Są to zdjęcia, które przedstawiają osoby z rodziny, ale też dokumentują liczne wyprawy Stanisława Wilhelma Lilpopa, który podróżował po całej Europie i nie tylko, wyprawiał się z tym aparatem również do Afryki Wschodniej i tam w 1910 roku również robił zdjęcia. Wystawa nosi tytuł Będę to fotografował w kolorach. Jest to cytat z pocztówki, którą Stanisław Wilhelm Lilpop w 1910 roku wysłał do swojej córki, wówczas Hani Lilpopówny, później Anny Iwaszkiewiczowej. Wystawa dzieli się na dwie części. Część pierwsza, pokazywana w Muzeum w Stawisku, jest poświęcona w dużej mierze archiwaliom związanym z fotografią, czyli pokazujemy albumy fotograficzne Stanisława Wilhelma Lilpopa, jego rękopisy i klisze, no i przede wszystkim aparat fotograficzny Stereo Speedo, którym wykonywał wszystkie prezentowane zdjęcia. Druga część wystawy otwarta będzie 4 lipca w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Tam będziemy pokazywać bardzo dużo powiększeń fotografii Stanisława Wilhelma Lilpopa. Są to zdjęcia stereoskopowe, więc można je oglądać w technice 3D i tak właśnie będą prezentowane w Domu Spotkań z Historią.